Gdańska nad same morze i później jeszcze w dół jechaliśmy. No taka droga jest. Tu koleżka nie chciał za autostradę płacić. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. No to kawał drogi. Ale i tak w tą stronę, żeby przyjechać, już na paliwo 450 zł wydaliśmy. A nie starczy nam, żeby wrócić. Znowu jeszcze trzeba będzie zostać. A pokaż ten swój sprzęt. Pochwal się. Rotax Can-Am 450. No po to minda. Wzmacniane koła. Ale hałas. A okleinę sobie załatwiałeś? Jeszcze raz. Okleinę kupowałeś? No. No nie. Za brokat musiałem dopłacić. A. Ile wyszła okleina? Kurczę, wiesz co tam, no, 500-600 zł. A to niedużo, ty. No bo to majster, po znajomości, normalnie. A. To trochę droże. Kurde. Może co, już nie ma. Jakby co, to my później tam będziemy, nie? To jedziemy zobaczyć, jak twój wchodzi. No? No to dawaj. To jedziemy. Tomek, podjadę i przyjdę. Dobra? Dobra. Plecaku, zostawić ci plecak? No. Dobra, jadę z projektem. Ten zjazd to jest mega. To robi wrażenie. No długo się tu zjeżdża. Nie podjechałeś, czy podjechałeś? Myślałem,
jechałeś. No. Załóż, załóż, bo to piachem sypie, że... Mega sprawa, panie. Gites! Mm-hmm.
zmiana biegu, wiesz o podwórkę? Jara zwierza. Idzie ta 450 ostro. Dobra, jadę do Tomka, niech on teraz sobie obczai górkę, czy podjedzie w ogóle. Jadę tam do Tomka, a niech Tomek cebulą podjedzie sobie, bo on jeszcze nigdy nie podjeżdżał. A ty jeszcze tu będziesz? Jeszcze tu będziesz? Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.